Pani marszałek, Wysoka Izbo. Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość wobec projektu ustawy o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, który znajduje się na druku sejmowym 3240. Szanowni Państwo, tutaj podczas wystąpienia pani poseł, która przedstawiała projekt wypłacania na stałe 14. emerytury, słyszałam między innymi takie słowa ze strony opozycji: odpowiedzialność. Szanowni Państwo, właśnie rząd Prawa i Sprawiedliwości to jest ten rząd, który niewirtualnie wspiera społeczeństwo, w tym przypadku emerytów, tylko realnie. Odpowiedzialność za słowa, odpowiedzialność za działania to są rzeczy wymierne. I można się z pewnymi rzeczami nie zgadzać, można jako opozycja wykrzykiwać, wymachiwać i powtarzać rzeczy, których nie udało wam się zrealizować, można udowadniać, że COVID, że wojna na wschodzie to jest sprawa rządów Prawa i Sprawiedliwości. My jesteśmy na to uodpornieni. Dlaczego? Dlatego, że dla rządu Prawa i Sprawiedliwości najważniejsze są realne działania, a nie pokrzykiwania, nie tylko i wyłącznie hucpa polityczna. I tak, jeżeli już mamy mówić, to państwa realizm, państwa dbałość o seniorów, to między innymi było podwyższenie wieku emerytalnego. Było i z tym nie dyskutujemy. Również, szanowni państwo, między innymi Platforma Obywatelska pozbawiła między innymi zgromadzonych środków w otwartych funduszach emerytalnych. Prawda jest prawdą. Szanowna pani, nie da się kłamstwa, właśnie nie da się zakrzyczeć to, co państwo robicie według was bardzo skutecznie. Rząd Prawa i Sprawiedliwości nie tylko to, co pani poseł wymieniła, nie tylko waloryzuje, nie tylko aktywizuje seniorów poprzez Senior Plus, dzienne domy seniora, ale również przede wszystkim dba o ich status finansowy. I tak, w 2021 roku zgodnie z ustawą z 2021 o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów wypłacona została 14. emerytura jako kolejna obok 13. emerytury dodatkowe świadczenie pieniężne. 14. emeryturę w pełnej lub w częściowej wysokości otrzymały wszystkie uprawnione osoby, których świadczenie nie przekroczyło kwoty 4150,88 zł. Koszt wypłaty 14. emerytury tylko w 2021 roku wyniósł około 11 miliardów złotych. 14. emerytura została również wypłacona w 2022. To część realnych działań ochronnych rządu w stosunku do seniorów i osób najuboższych. Stąd też propozycja wprowadzenia corocznej wypłaty 14. emerytury, analogicznie tak jak to dotyczy 13. emerytury. Jest to główne założenie przedmiotowego projektu. Rozwiązanie będzie zastosowane do emerytur i rent w systemie powszechnym rolników, służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających, świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym, niewidomym ofiarom działań wojennych oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych. W projekcie ustawy przewiduje się również możliwość określenia wyższej kwoty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego. Będzie to leżeć w gestii Rady Ministrów. Dla polityki społecznej państwa istotna jest ochrona seniorów przed ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Podejmowane przez rząd działania są ukierunkowane na poprawę sytuacji właśnie emerytów i rencistów. Rząd Prawa i Sprawiedliwości nie rozkłada rąk i nie mówi: taki mamy klimat, wybraliście, tylko realnie działa. Stąd, mając powyższe na uwadze, w szczególności to, że projekt doskonale wpisuje się w realizację polityki senioralnej rządu, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość udziela poparcia przedmiotowemu projektowi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.